Cyprian, ale wiesz co, bo myślę sobie o jednej rzeczy. Jak byłem dzieckiem, mnóstwo moich rówieśników, to wręcz było takie marzenie pokoleniowe, żeby mieć swoją własną kamerę. No Co? nie? Jak już niektórym z nas tę kamerę się udało dostać, to filmowaliśmy wszystko, co popadnie, wierząc w to, że to jest wyższy rodzaj sztuki i że wszystko jest fajne. No, okazało się, że nie wszystko jest fajne. Też kiedyś miałem kamerę i myślałem sobie, że wszystko, co sfilmuję, to jest wow, to musi być ekscytujące. Nie było. Dziś technika po tych wszystkich latach, już pomijając dostępność takiego sprzętu, bo on jest wszędzie, ale technika doszła do takiego momentu, zwróciłeś na to uwagę. Kilka tygodni temu cały świat oglądał tsunami w Japonii i to nie było wyreżyserowane, to się stało. Kamery wszystko rejestrowały. Wyglądało to jak najdroższy scenariusz filmu katastroficznego, i to się stało w rzeczywistości. Jak myślisz, specjalista od wideoartu, artysto, który się tym zajmujesz, do którego momentu my dojdziemy? Za chwilkę będą kamery wszędzie, za chwilkę całe nasze życie, każdy detal z tego życia, każda sekunda może być sfilmowana i cały świat może to obejrzeć. Myślisz, że jesteśmy w stanie coś takiego ludziom wywinąć, taki numer? Czy wydaje się, że ludzie nie dadzą sobie do końca tego wywinąć? Na przykład teraz słyszałem, że w Niemczech Google musi wycofać kamery, że jakby okazało się, że ludzie tego nie chcą. I myślę, że być może cywilizacja idzie w tą stronę, żeby to tak wyglądało, ale gdzieś człowiek w duszy chyba czuje, że to jest złe. I myślę, że powstaną takie nurty gdzieś ludzi kultury czy inteligencji, a później się to zrobi. Może po prostu popularne, żeby odchodzić, żeby wracać do tego stanu z przeszłości. Ja dzisiaj mam takie straszne jakieś sentymenty, bo mam starszego mojego ukochanego brata, 10 lat starszy, i gdzieś jako dziecko wychowywałem się zawsze z nim, znaczy obserwowałem go i jego przyjaciół. I pamiętam, jak wyglądały jego relacje jako nastolatka, jak wyglądały moje relacje z przyjaciółmi w dzisiejszym świecie. Są o wiele gorsze. Dzisiaj ludzie są od siebie o wiele bardziej odseparowani. Ja pamiętam, że mój brat, kiedy miał 17 lat, to wszyscy jego przyjaciele siedzieli u nas w domu, robili, prawda, tam nagrywali jakąś muzykę, tam rapowali, robili różne rzeczy. A dzisiaj, jak ja miałem 17 lat, to każdy siedział przed swoim komputerem, pisał sobie coś tam na gadu-gadu, ewentualnie ta kamerka, co pan mówi. I jest mi bardzo smutno, bo jak mam to odniesienie po prostu do życia mojego brata, to widzę, że moje pokolenie wiele traci. I Wyobrażacie sobie, żeby z waszego życia na miesiąc chociaż zabrać sprzęt elektroniczny? no, daj Boże. ojejku, to byłyby bardzo fajne wakacje. Ja sobie czasem robię taki post cyfrowy na kilka dni. Raz mi wyszło na 2 tygodnie nawet. 2 tygodnie obszedłem się bez komputera i wtedy to naprawdę był duży wybuch weny. Jak to się mówiło w dawnych latach, maładziec. Pięknie. Może. Nie wiem. I no. Myślę, że bardziej artystę rozwija brak środków, kiedy może sobie pogdybać, co by zrobił, niż moment, kiedy ma te środki dostępne. Na przykład, kiedy ja sobie zrobiłem studio fotograficzne w pokoju, ja w ogóle nie fotografowałem, bo cały czas te studio miałem na wyciągnięcie ręki, ale kiedy właśnie pomyślę o tym, że mam je raz na 2 tygodnie, albo że muszę gdzieś daleko pojechać, no to wtedy bardziej z tego korzystam i myślę, że w przyszłości sobie tak podzielę życie, że będę właśnie połowę dnia spędzał gdzieś w jakimś zaciszu bez kabli, bez pikseli, a w drugą połowę dnia życia pracować właśnie przy komputerze. Powiem wam, że w mieście, w którym się kształcicie, w Łodzi, przeżyłem kiedyś coś niezwykłego, ponieważ to było moje pierwsze spotkanie z animacją artystyczną. Mówię z pozycji kompletnego laika, ja tylko chcę opowiedzieć o pewnych wrażeniach. To był Teatr Wielki, w okolicach którego czasami się pewnie znajdujecie, na Placu Dąbrowskiego w Łodzi. To był spektakl zatytułowany Republika Rzecz Publiczna na motywach dzieła Samuela Becketa Wyludniacz. W tym spektaklu grał zespół Republika. Jak się później okazało, z playbacku niestety, ale to był mój pierwszy koncert rockowy w życiu, po którym wiele rzeczy się zmieniło nieodwracalnie. I w przerwie
A między pierwszym a drugim aktem, chyba, o ile dobrze pamiętam, widzowie zobaczyli film Zbigniewa Rybczyńskiego Tango. To było szokujące. Dla 12-latka wtedy to było 13-latka, to było kompletnie szokujące. Myślałem sobie o koncepcji, o tym, co ten film miał pokazać, co przekazać, a później, jak już się zaczęły te nowinki techniczne pojawiać i one były bliżej nas, kiedy mogliśmy z tego świata korzystać, pomyślałem sobie, ile taki film musiał kosztować aktora, znaczy autora, przepraszam, musiał kosztować autora pracy. Bo coś niesamowitego. Muzyka plus, znaczy inaczej, efekty dźwiękowe plus samo to, co tam się działo w tym jednym pokoju, w którym odbywało się życie, a później gasło powoli i ten pokój znowu stawał się pusty, było czymś absolutnie uderzającym. Oglądaliście ten film na pewno? Tak, oczywiście. Jedna z podstaw, tak, animacji? No, jak fundamenty. Filmy Rybczyńskiego puszczają u nas jako baza do egzaminów. Wcześniej po prostu kandydaci na nasz kierunek muszą obejrzeć sobie dwa filmy w kinie szkolnym i potem podczas rozmowy klasyfikacyjnej jest rozmowa na temat tych filmów i często się pojawia właśnie Rybczyński i Tango. Super. Powiedzcie, bo męskie granie też jest formą promocji dla was. Ja bym chciał, żeby ta promocja też trochę wyszła za muzykę, żebyśmy mogli o to, żeby Mariusz Wilczyński mógł o to namaścić nowych mistrzów, którzy się przed dużą publicznością, powiedzmy to sobie szczerze, od razu zaprezentować będą mogli swoje prace, swoje pomysły, swoją wrażliwość. No to panowie, to teraz jest ten czas, teraz są te minuty, kiedy chciałbym, żebyście się chwalili sobą, ponieważ jak się domyślam, wyszliście trochę poza filmówkę w Łodzi, gdzieś można było was przeczytać, zobaczyć gdzieś was, nawet niektórzy z was wykładali w ważnych miejscach. Cyprian, zaczynamy od ciebie. Oj, ja nie lubię się chwalić. Ale musisz. To ja chciałem jeszcze tylko... Wymóg od mistrza Wilczyńskiego i ode mnie. Dobrze. Wal. Tak. No ja dopiero moimi krokami wychodzę poza szkołę. No nie tak Andrzej, że od razu wyskoczył nam do Waszyngtonu. Właściwie to cóż, no jakieś na razie festiwale. Staram się też gdzieś komponować muzykę. No nie chwalę się, ale muszę powiedzieć tutaj o przyjaciołach, bo wychodzi na to, że tylko ja i Andrzej będziemy brać udział w męskim graniu. No jeszcze Kacper Zamarło i Piotr Chłanok. Właśnie, więc to są też nasi bardzo dolni przyjaciele i Mariusz po prostu powiedział, słuchajcie, wy jesteście takim teamem, bo się trzymacie razem, więc po prostu wy dacie czadu. I ja dzisiaj jestem też, reprezentuję chłopaków, więc Kacper Zamarło, Piotr Chłanok, my będziemy tam działać. Andrzej też działa, tylko że on jest tutaj większą gwiazdą. No oni się chyba pojawiają też w waszych produkcjach, prawda? Tak, my sobie nawzajem pomagamy w filmach, czasem sobie nawet gramy w tych filmach nawzajem. Tak. No, co oni będą robić? To jest tak, no ja, Kacper i Piotr bierzemy na siebie to, co mężczyzna ma w głowie, czyli akcję mim i jego wnętrze głowy w koncepcji naszego mistrza Andrzeja Wywijasa. No i nie wiem, czy mogę dużo zdradzać, bo... Trochę powiedz, to ma być trochę zanęć. Dobrze, powiem tak. Czy chcielibyście państwo zobaczyć, co mężczyzna ma w głowie, kiedy patrzy na ludzi, których spotyka na koncercie męskie granie? Jeśli tak, to zapraszamy i to wszystko będzie czarodziejsko zaprezentowane. Będą kamery przy tym oczywiście. Będą ukryte. Będzie kamery. To filtrowane przez różne rzeczy, tak? Tak, będzie to połączenie jakby akcji mima, który będzie się poruszał na koncercie. On będzie miał ukryte kamery, także będziemy widzieć na ekranach jego oczami. I my będziemy tutaj robić akcję performance'ową na żywo, mianowicie będziemy animować jego głowę. Będziemy, na co on spojrzy, będziemy w czasie rzeczywistym realizować jego myśli, które będą się miksować z tym, na co patrzy. To tak uproszczając. Okej. Okay. Andrzej, chwal się. Co to znaczy, że Waszyngton? Waszyngton? Wykładałeś tam. To nie był wykład, to był speech, w dodatku jeszcze tłumaczony, bo jestem bardzo kiepski z angielskiego. Miałem przyjemność, zaszczyt pokazać swoje prace w pierwszym Muzeum Sztuki Nowoczesnej w USA, w Phillips Collection.
Nie jest jeszcze może tak prestiżowy jak MoMA, w której wykładał Mariusz. No ale mam nadzieję, że kiedyś też MoMA mi się trafi, zapuszczę dready i będę wielkim artystą jak Filk. Oprócz tego, że robi animacje, to dużo fotografuje i miałem kilka dylematów w życiu, czy wybrać fotografię, czy animację. W fotografii zdobyłem takie dwie większe nagrody, to był konkurs fotograficzny Zobacz Absolut i ostatnio Viva Photo Awards, gdzie w jury był Ryszard Chorowicz i między innymi Chris Nindenthal. Mm-hmm. No i to wtedy miałem takie największe dylematy, może jednak fotografia, skoro mi to bardziej wychodzi. No ale jak zobaczyłem, że tyle lustrzanek jest na billboardach, już teraz każdy jest fotografem, no to jednak biorę animację, bo jest trudniejsza. No i pomyślałem, że to będzie taka autopokuta też, że dosyć dużo życia przeleniuchowałem. Animacja jest tak pracochłonnym medium, że tutaj odrobię swoje grzech. Ale leniuchował będziesz na emeryturze. Na razie kuj żelazo. A powiedz, co będziesz pokazywał na męskim graniu? Na męskim graniu będę pokazywał moje animacje, które zrobiłem do tej pory. Wywijaz będzie? Wywijaz będzie. I oprócz tego z takim bardzo zdolnym informatykiem, elektronikiem Sebastianem Kroczakiem szykujemy interaktywną instalację, gdzie człowiek będzie mógł sobie stanąć przed kamerą i wejść w przestrzeń jednego z moich filmów. A jak to będzie wyglądało mniej więcej? Że się stanie fraktalem. No okej, okay, a będzie skakał tak jak bohater filmu Kalinka, tak? Robiliśmy też testy z Kalinką, zobaczymy, może ona też przejdzie. Mam taką jedną animację, gdzie jest linoskoczek i mam tyczkę, a na tej tyczce są jeszcze jego mniejsze jego mniejsze wcielenia i na tych tyczkach tych mniejszych wcieleń są jeszcze mniejsze wcielenia tych linoskoczków. I on jest takim fraktalem. No i będziemy próbować tak przygotować tą instalację, żeby właśnie człowiek stanął sobie z tyczką przed kamerą, w tle będzie zielony ekran, zielone tło, a na ekranie zobaczy siebie we fraktalu ze swoimi wcieleniami właśnie na tych tyczkach. Czy to jest tak, że ten dostęp do Was na męskim graniu w tej strefie sztuki będzie absolutnie wolny, będziecie dostępni, każdy, kto będzie chciał wziąć w tym udział, będzie miał taką możliwość? No myślę tak, jak najbardziej. Chyba na tym polega ta strefa sztuki, że każdy może się tej sztuki dotknąć. Jeśli nie będzie chciał akurat być na koncercie, no to no pójdzie do strefy sztuki. Przepraszam. Jeszcze jedno pytanie na koniec. Pamiętacie, w jakim filmie grał obywatel Mariusz Wilczyński? Nie. Dobra, to wam podpowiem, ale tego egzaminu nie zdaliście, ale to nie było nic obowiązkowego. Grał w filmie King Size. Tak? Wow. Scena z katem, poćwiartowanie jajcarnią. Obywatel Wilczyński jest tam katem. Nie wystąpił co prawda w napisach, było o tym cicho, ale występuje. W związku z tym ja mam taki pomysł na dosyć szalony performance. Gdybyście mogli ten kadr w jakiś sposób wyciąć i zrobić z tego coś swojego, nie wiem, może wilka trochę rozciągnąć, może, jeszcze wtedy nie miał dreadów, ale miał już kręcone włosy, może go zmniejszyć, żeby był bardzo mały, albo coś zrobić z jajcarnią, żeby może go na przykład trochę tą jajcarnią pociąć. Bardzo proszę wywinąć mu jakiś numer, będziemy czekali podczas tych koncertów i spodziewajcie się, że publiczność, która przychodzi na te występy, to są ludzie wrażliwi, to są ludzie głodni sztuki. To są ludzie, w których coś, jak się domyślam po pierwszej edycji, ma uderzyć i z tym uderzeniem wychodzą. Są trochę ranni, ale to jest taka rana bardzo pozytywna, z którą się zostaje później przez jakiś czas i myśli się już o kolejnej edycji, o kolejnych tego typu koncertach i o artystach, których tam spotkali. Także życzę wam bardzo owocnych zdarzeń z ludźmi, z artystami innymi również i pamiętajcie, że będziemy was podglądać i wasze prace bardzo, bardzo wnikliwie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Do widzenia.